23 października w sali lustrzanej Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu obchodzono Dzień Seniora. Ta uroczystość była świetną okazją do spotkania się osób, które przeszły już na zasłużoną emeryturę. Impreza odbyła się w radosnym, uroczystym nastroju. Usłyszano wiele serdecznych życzeń i pozdrowień. Miejscowy zespół folklorystyczny przez kilka godzin bawił swoją muzyką i pieśniami, porywając zebranych do tańca. Takie spotkania są bardzo ważne. Seniorzy stanowią ważną grupę w lokalnej społeczności. To od nich przejęliśmy zasady i wartości i od nich nadal się uczymy. Seniorom życzymy zdrowia, pogody ducha oraz wszystkiego, co najlepsze. W minioną sobotę w ramach organizowanych przez Miejski Dom Kultury oraz Łużyckie Centrum Rozwoju Warsztatów Kręcenia Filmów Aparatami Cyfrowymi odbyło się spotkanie uczniów lubańskich szkół oraz osób indywidualnych z profesjonalnym montażystą i samodzielnym realizatorem filmowym Amadeuszem Andrzejewskim. Współpracujący m.in. z Telewizją Polską, National Geographic oraz Wytwórnią Filmów Dokumentalnych i Fabularnych Prelegent zapoznał uczestników z tajnikami montażu filmu. 4 listopada odbędzie się spotkanie robocze grupy, natomiast 12 listopada o godzinie 18 w kinie Wawel odbędzie się bezpłatna prezentacja zrealizowanych przez uczestników filmu.